Sporo się zmieni nad zalewem Sosina w Jaworznie. Dzięki 33 milionom złotych kąpielisko przejdzie prawdziwą metamorfozę. Powstaną drogi rowerowe, nowe plaże, parkingi i ogólnodostępne sanitariaty. Sosina to jest zbiornik, który powstał po wydobyciu piasku. Ma słabe dopływy wody z zewnątrz, co powoduje, że on się systematycznie, powoli zanieczyszcza, zarasta. W związku z tym trzeba Sosinę biologicznie oczyścić. Trzeba dać jej nowe życie, a z racji tego, że jest to zbiornik bardzo lubiany przez mieszkańców naszego miasta i mieszkańców wielu okolicznych miejscowości, to chcemy, żeby również otoczenie Sosiny się zdecydowanie poprawiło. Bardzo ważnym elementem tego, może wtedy o tym mówić, ale są toalety. Wokół takiego zbiornika powinno być możliwie dużo toalet po to, żeby ludzkie odchody nie trafiały w rezultacie do zbiornika. I to jest jeden z elementów tego programu, plus jeszcze fajne ścieżki, drogi wokół Sosiny, takie, że można było tam fizycznie się uaktywniać i będzie to, mam nadzieję, bardzo, bardzo przyjazne, fajne miejsce dla ludzi. Będziemy partiami oddawać po kawałku inwestycje. Prace potrwają do 2020 roku. SK Info.